Dzień dobry, Jan Piński i Piotr Tymochowicz. Witam Ciebie, Janku, w nowym roku i witam Państwa. No właśnie, nie były pewne wątpliwości, czy myśmy się już witali w tym roku, czy się nie witaliśmy, więc w razie czego witamy się po raz drugi, to Państwo nam odpowiecie w komentarzach. Dziś, drodzy Państwo, wyjątkowa postać Agata Kornhauser-Duda. Czyli co możemy powiedzieć o pani? Urodziła się w kwietniu 1972 roku. Ktoś może powiedzieć, dodać, że urodziła się, bo nie miała innego wyjścia. I w zasadzie, szanowni państwo, jeżeli się przyjrzeć. Tutaj będziemy siłą rzeczy, Janku, nawiązywać do semantyki języka, do Ja w ogóle tylko, że języka ja może tylko dokończę. polskiego. Poczekaj, po polskiego i niemieckiego. Powiedziałeś, urodziła się. Zobacz, jaka jest straszna nieścisłość w języku polskim i absurd wręcz nawet. Mówiły, urodziłem się, urodziła się. My się nie urodziliśmy, się nie urodziliśmy. Nas urodziła nasza mama, a nie my sami się urodziliśmy. To jest pewien absurd semantyczny języka polskiego. No ale nic, to tak na marginesie chciałem zauważyć. Ja tylko chciałem dodać, że wiemy o pani, że jest germanistką, wiemy o tym, że kompletnie nie manifestuje publicznie swoich poglądów. Z najbardziej osobistych jej cytatów, które są dostępne poza jakimiś oficjalnymi listami, jest dostępny cytat z maja 2015 roku. Ja się pana nie boję, panie prezesie, do Jarosława Kaczyńskiego, to jest maj. Bodajże dzień wyboru na prezydenta Andrzeja Dudy. Ja mam wrażenie, pomijam już kwestię plotek, że nikt tak naprawdę nie wierzył w zwycięstwo Andrzeja Dudy, nawet sama Agata Duda. Ona się chyba świetnie odnajduje, jej się podoba ten blichtr, to moja wrażenie, takiej też jakieś tam informacje, że ona lubi być panią prezydentową, lubi być pierwszą damą, lubi mieć no de facto służbę, lubi mieszkać w pałacu. O jej zdolnościach jako nauczycielki niemieckiego można przeczytać teksty, że uczniowie ją oceniają pozytywnie. Natomiast mi brakuje, bo powiem Państwu, zrobiłem research tych tekstów, że nie ma żadnego tekstu poświęconego Agacie Dudzie, która by powiedziała, jaki to jest człowiek. Andrzej Duda, powiem Państwu, o nim ostatnio powiedział profesor Marcin Matczak, który słynie ostatnio z nawoływania do symetryzmu, ale tutaj nie miał litości. On powiedział, że Andrzej Duda to jest człowiek o umyśle dziewięciolatka w ciele faceta z kryzysem wieku średniego. I jeżeli to zderzymy z panią Agatą Kornhauser-Dudą, która wygląda po prostu jak dla mnie, to jest symbol dystansu. To znaczy, ja nigdy nie miałem okazji poznać jej nawet z bliskiego widzenia. Natomiast to, co widzę na zdjęciach, to co tego, to jest po prostu jakiś taki chłód, który bije, czasem większy. No, wielokrotnie, jak patrzyłem na język ciała, to bym powiedział, że z trudem nazwałbym ich parą. Bywały jakieś momenty lepsze, ale generalnie to tam po prostu wygląda na zasadzie: dobra, Andrzej, jestem z tobą te 8 lat, ale potem kończymy. To powiem tak, aż umieram z ciekawości, co wyszło ze skaningu osobowości pani Agaty Kornhauser-Dudy. No, najpierw chciałem wyrazić uznanie, bo mimo że nie przerabiałeś skaningu osobowości, bardzo trafne masz obserwacje. Oczywiście bardzo podobne wnioski będą wynikać ze skaningu osobowości. W zestawie bajek dla dzieci no jest w zasadzie jest taki komplet, moglibyśmy powiedzieć, bo są bajki braci Grimm, jest Andersen, jest na przykład Królowa Śniegu. Ale brakuje tej pozycji, w której najlepsza byłaby Agata Kornhauser. Świat bajek nie przewidział takiej postaci, bo to nie jest Królowa Śniegu, to jest Lodowa Matka po prostu. Eismutter po niemiecku. Die Eismutter.
Zimna oziębła, chłodna macocha w zasadzie. To jest ciekawe zjawisko, bo to jest matka, która jednocześnie potrafi być tylko macochą. Natomiast skalę osobowości mówi wiele innych ciekawych jeszcze rzeczy. Sięgnijmy do przeszłości. Ja tutaj, ponieważ no, nie jest łatwo w kulturze polskiej, staropolskiej w szczególności, opowiadać bez znieczulenia o kobietach, tak jak jest. Dlatego, że Chmicic, dlatego, że rycerskość, syndrom rycerskości wobec kobiet. Bardzo wielu mężczyzn, zauważyłem, się buntuje wtedy i powstaje takie tło nieprzyjemne. No jak wy możecie źle mówić o kobietach? No, źle czy dobrze, chyba najważniejsza jest prawda. Ale żebym nie przesadził w tej prawdzie, dlatego mam za sobą delikatnego, wiotkiego motylka, który ma nadać pewnej lekkości mojej wypowiedzi, gdyby straciła tę lekkość moja wypowiedź. Ale postaram się sięgnąć do przeszłości. Znaczy, kiedy z dziecka wyrasta Agata Kornhauser? Z czego wyrasta? Najczęściej z syndromu kujonki, takiej dość tępej, ale dokładnej. Tępej, ale dokładnej kujonki, która no, ma ambicje z reguły nie swoje, z reguły włożone pasem w dupę przez ojca lub podobną matkę. No to trudno mi powiedzieć, kto bardziej miał twardą rękę. To trzeba by ślady przeanalizować na tyłku, które pozostały i może się utrwaliły na tylnej części ciała pani Kornhauser. No ale tak daleko Skalnik nie sięga, to znaczy nie sięga do analizy anatomicznej, chociaż na jej przykładzie widzimy, że szkoda, że tak daleko nie sięga, bo taka obdukcja bardzo wiele by dała. Wydaje mi się, że zobaczylibyśmy ślad ciężkiej dłoni ojca. I stąd właśnie pewien typ kujonki wychowanej w zimnym, tradycyjnym chłodzie. Znaczy, do czego zmierzam? Nie ma czegoś takiego dokładnie jak typ niemiecki, tak, czy wychowania, czy typ pruski. Dlatego, że trochę inaczej, mało kto o tym pamięta, ja akurat spędziłem 20 lat w Niemczech, całą swoją młodość i dzieciństwo i pamiętam Frau Lehrer czy Lehrerin różnego typu. Pamiętam, że była bardzo duża różnica zawsze między kobietami NRD-owskimi a kobietami z na przykład Berlina czy Niemiec Zachodnich. Jednak one się różniły pewną subtelnością, te kobiety zachodu. Natomiast kobiety w NRD, karmione hormonami męskimi, głównie sterydami, to nie wyrastały na kobiety. Najczęściej to były takie Helgi, Gertrudy, no jak w mordę strzelił, po prostu coś w rodzaju trzeciej płci. No trudno określać je jako kobiety, bo to właśnie były na ogół takie przywódczynie domowe, taki Hausführerin, dokładnie należałoby powiedzieć. No, albo to był jeden kierunek, a drugi kierunek to coś, co w języku polskim należałoby określić jako kobieton. Czyli nie tyle kobieta, co kobieton. No, typ oziębły, typ bardzo małomówny. W języku niemieckim są ładniejsze określenia, bo mówi się Klotzenweib i to słowo Weib bardziej oddaje ten stan rzeczy. No, nie ma odpowiednika polskiego. Czasem się mówi Mannsweib, czyli takie połączenie, mówimy taki męski kobieton. No to znaczy, ja bym się nie zdziwił, gdyby pani Kornhauser codziennie musiała golić brodę i wąsy. To jest przypadłość hormonalna, ale ono ma wpływ na psychikę, niestety. No i tutaj oczywiście
Nie ma w tym nic złego, w tym sensie, że nie każda kobieta musi być wiotka, musi być zwiewna. Natomiast tutaj aż się prosi pewne podwójne zestawienie, żeby zobaczyć cechy pani Kornhauser trochę w wyrazisty sposób. Po pierwsze, można by antyzestawić panią Kornhauser z Marusią z Czterech Pancernych. No to widzimy dokładne przeciwieństwo. No to nie może być ta sama płeć. No nie ma takiej możliwości. Ale jeśli byśmy sięgnęli do kreacji elitarnej, księżnej Diany na przykład, no to również nie wytrzymuje porównania. To jest nie ta klasa, nie ten typ zaangażowania, nie ten typ wrażliwości. To znaczy u pani Kornhauser nie dostrzegam żadnej wrażliwości. Ani na los kobiet, ani na los dzieci, ani na los kogokolwiek. Ona sprawia wrażenie no, takiej kobiety, która zamknęła się w czterech ścianach pałacu i się tym delektuje. Można by tak było powiedzieć, gdyby była mężem normalnego, specjalnie powiedziałem, mężem normalnego mężczyzny. Ale jak słusznie zdiagnozowałeś Andrzeja Dudę, to jest dorosłe dziecko w krótkich majtkach. W pewnym sensie taki związek może być trwały, dlatego że taka zimna, oziębła Eismutter no jednak pełni rolę matki. Więc Andrzej Duda dzięki pani Kornhauser być może no, miał uporządkowane w miarę życie, bo wydaje się, że by się zagubił totalnie. Totalnie bez takiej kobiety, która mu to życie porządkuje. Natomiast nie ma w tym wszystkim jakby cienia jakiejś przygody, jakichś przeżyć większych. Chciałoby się powiedzieć temperamentu. To znaczy temperament pani Dudy czy Kornhauser no jest taki, że tam w ogóle nie występuje to zjawisko. To jest ciekawe, bo Arystoteles na przykład wyróżniał cztery typy temperamentu. Choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk. No, pani Kornhauser nie ma w ogóle żadnego z tych typów, po prostu jej nie ma w temperamentach. Gdybyśmy żyli 50 lat później, założyłbym się, że to jest robot, a nie kobieta. Zaprogramowany na to, żeby siedzieć cicho generalnie, żeby się nie wychylać. No, to jest oczywiście przykre z punktu widzenia prezydentury, dlatego że to jest zmarnowana szansa, gigantyczna, zmarnowana szansa na zrobienie czegoś dobrego. No, ale z drugiej strony możemy dzięki pani Kornhauser trochę lepiej zrozumieć psychikę pana harcerzyka Dudy w krótkich spodenkach, bo kobieton jest aseksualny. No, nie ma takich cudów. Myślę, że tu też Viagra niekoniecznie pomoże. Jest zrozumiałe, że się szuka różnych cudów leśnych, żeby nie powiedzieć ruchadeł leśnych w zastępstwie. No to jest jakby można pokiwać głową, że zrozumienie. Ja muszę ci powiedzieć, na chwilę jeszcze muszę wejść, bo ja powiem tak, Julian Kornhauser jest mało znanym poetą, natomiast bez wątpienia jest człowiekiem, który ma piękną kartę opozycyjną. On jest jakoś tam się nie przebija. Gdzieś od po końca pierwszej dekady XXI wieku się bardzo mało w ogóle udziela. Wcześniej się w ogóle politycznie już nie udzielał w Nowej Polsce, bo miał wylew. Natomiast ja pamiętam jakiś jego wiersz, który robił szczególne wrażenie, który ma jedną ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o to, bo dotyczy jego pochodzenia. To znaczy, jego ojciec leży po jednej stronie cmentarza,
A jego matka leży po drugiej stronie cmentarza. To jest taki symboliczny płot. Ja pamiętam, że to było takie dosyć ciekawe spojrzenie na pary polsko-żydowskie, że właśnie jedno leży po jednej stronie płotu, drugie po drugiej, że ta śmierć zamiast łączyć byty, to je dzieli. Dlaczego o tym mówię? Bo dla mnie największym szokiem było to, że kiedy w 2020 roku, aby wybrać jej męża, Jacek Kurski posłużył się antysemityzmem, to, że ona się nie zdobyła na protest, że Duda się nie zdobył na protest, to ja jeszcze rozumiem, ale że ona się nie zdobyła na protest, polegający na tym, żeby przynajmniej nawet uspokoić tego zakulisowo, bo ja bym wiedział o takim proteście, wychodzi na to, że pragnienie pozostania w pałacu było silniejsze od jakiejś elementarnej przyzwoitości, bo trudno powiedzieć, żeby ktoś Nie, nie zauważył. pragnienie pozostania w pałacu, tylko święty spokój i polskie zakłamanie. Bo gołym okiem widać, że jakby Duda ma się do pani Kornhauser, no tak jak, nie wiem, kamień do wody. To w ogóle ma się nijak. To znaczy, oni by postąpili uczciwie, gdyby po prostu już dawno temu się rozwiedli i nie robili cyrku z państwa, bo to gołym okiem widać, że tam współżycia nie ma od 35 lat i Córka zainteresowania ma mniej, żadnego. córka ma mniej, więc musisz ostrożniej. Nie, no bo ja podejrzewam, że to jest jakaś kombinacja z tą córką. To jest, ale może był pijany, Dudusiu, Przestań, i przestań. Już wszystko jest, nie, to ale jest poniżej pasa. to jest tak, poniżej pasa, dokładnie. Dlatego, że nie zabierać głosu w ważnych sprawach społecznych. Siedzieć jak ta mumia, zagrzebana w ziemi 2 metry, jak martwa mumia. To jest skandal moim zdaniem. To, że ona nigdy nie zabrała głosu w sprawie kobiet, to, że nigdy nie zabrała głosu w sprawie tragedii wielu dzieci, to jest absolutny skandal. I gdyby to było, no ja powiem wprost, ja nie mam litości, bo to nie jest, Janku, dobra kobieta, to zła kobieta jest. Poprzez swoją oziębłość, poprzez tumiwisizm wszystkiego, poprzez to, że woli się delektować wnętrzami pałacu, niż cokolwiek dobrego zrobić dla ludzi, to jest absolutny skandal. I ona byłaby uczciwą, może złą, ale uczciwą kobietą, wtedy, gdyby powiedziała po pierwszym roku czy po pierwszym miesiącu urzędowania Dudy: sorry, to nie dla mnie, ja nie chcę grać roli, która jest mi obca, ja nie będę w tej farsie uczestniczyć. A co ona robi? Ona uczestniczy w tej farsie, udając żonę harcerzyka Dudy, udając panią prezydentową. To jest udawanie, udając kobietę, bo przecież to nie jest kobieta, to jest kobieton męski, oziębły do tego. To jest jedna wielka farsa. Uważam, że gdyby, przy całym szacunku dla różnych płci, bo jestem akurat wzorem tolerancji, gdyby Andrzej Duda, no bo przepraszam, słowo prezydent mi nie przechodzi przez gardło. Gdyby Andrzej Duda poślubił Anię Grodzką, to myślę, że Polska by o wiele więcej zyskała. Dlatego, że Ania Grodzka jest wrażliwa na problemy kobiet, jest wrażliwa na los dzieci, zdziałałaby milion razy więcej niż pani Kornhauser. Kornhauser to tak też bardzo literalnie, nobilitująco brzmi. Korn to nie jest tylko ziarno, to jest takie kłujące ziarno, bo to się kojarzy ze słowem dorn, z kolcem, czyli to jest jakby taki kobieton, który wyrósł na ziarnku grochu. No, spanie na ziarnku grochu, jak wiemy, dobrze się nie kończy generalnie. Ale słuchaj, Co właśnie. ja wrzucę tutaj, muszę zacytować tekst Michała Rusinka, wieloletniego sekretarza Wisławy Szymborskiej. Warszawka jest mała, jak wiesz, ale Krakówek jest jeszcze mniejszy. Jeżeli chodzi o poziom zamknięcia elit, to jednak w Warszawie te elity jakoś tam sobie cyrkulują. Można się gdzieś tam jakoś. Jest po pierwsze parę salonów. W Krakowie jest tylko jeden koncesyjny krakowski salon.
I no, umówmy się, pani Agata, wychodząc za Andrzeja Dudę, który no, próbował swoich sił w Unii Wolności, ale jak nie dał rady, to poszedł do PiSu. No, zrobiła taki brzydki kawał rodzicom, przynajmniej ojcu. Jakby to się wygląda, jak tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć, bo to jednak jest to takie środowisko poetów, którzy no, nie milczeli w latach 90., nie milczeli też później, zabierali głos. Ja przypomnę, no, był słynny wiersz Wisławy Szymborskiej 1992 roku, Nienawiść, bardzo mocno, jakby to powiedzieć, odnoszący się do tego, co się działo w 92 roku, co później Jarosław Kaczyński próbował zrobić z tego mit. Fałszywy zresztą, bo on żadnej ilustracji nie chciał, tylko po prostu złapał okazję, żeby ogłosić, że rząd Olszewskiego, który sam zresztą położył do grobu, to był jego rząd. Wielkie, wielkie mity. Ale Michał Rusinek w tym felietonie sprzed 3 lat niemalże napisał, że Agata Kornhauser-Duda milczy niemal na każdy społecznie ważny temat. I wtedy ona przerwała milczenie, uwaga, wypowiadając się. To były takie, powiedziała o tym, że o lasach państwowych, że w zasadzie każdy chętny może do nich wejść. To pewnie było nawiązanie do tego słynnego banu z okresu pandemii. Ona też gdzieś publicznie powiedziała, że ona milczy wobec dziennikarzy, dlatego że dziennikarze manipulują, wyrywają z kontekstu i spotyka się z 50 tysiącami ludzi podczas trwania swojej kampanii. Natomiast ja pamiętam, że resume tego tekstu Michała Rusinka było takie, że czasami lepiej milczenia nie przerywać. On się odwołał do takiej słynnej historii z dzieckiem, które się rodzi i przez 6 lat nie mówi, ale normalnie się rozwija. Chodzi tego tylko, że dziecko milczy. I to w różnej opowieści, w opowieści Rusinka to była dziewczynka, w opowieści, z której ja to akurat znałem tą historię, to był chłopiec. No i któregoś dnia przy obiedzie dziewczynka zadaje pytanie, gdzie jest kompot? Rodzice zaskoczeni, po prostu zszokowani. Córeczko, to ty mówisz, od urodzenia się nie odezwałaś ani słowem. Dlaczego? No co dziewczynka odpowiada? Spokojnie, bo był kompot. I Rusinek na końcu tego swojego felietonu stwierdził, że czasami lepiej, żeby jednak ludzie nie przemawiali. Czyli krótko mówiąc, on zagłosował tą dosyć potężną szpilą, trochę przeintelektualizowaną, ale jak ktoś przeczyta i chce, to że jednak, żeby to była taka prośba, żeby Agata Duda już nic nie gadała, bo jak się odzywa, to jest. Znaczy, nie, myślę, że prawda jest o wiele bardziej prozaiczna. Ja myślę, że to jest po prostu zła kobieta i pusta kobieta. Znaczy, gdybyśmy Bogusia Lindę zapytali, to by pewnie powiedział, że to zła kobieta jest, ale ja bym dodał pusta, po prostu pusta jak purchawka. Gdyby ją nacisnąć zbyt ostrym pytaniem, no to by całe powietrze z tej purchawki uleciało i nie byłoby nic, po prostu nic. Ona naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Ona nic nie powie, bo ona naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Ona nie ma zdania, bo ona naprawdę nie ma zdania. To jest typ urzędniczki. Ja też sobie nigdy nie widziałem, jak wykłada, jak uczy języka niemieckiego, ale sobie bardzo łatwo mogę to wyobrazić. Jak urzędniczka stoi przy tablicy i rysuje tabelki gramatyczne, z których jutro, następnego dnia nikt nie będzie pamiętać. Znaczy, czyli wykonuje dużo, dużo, dużo pracy takiej właśnie urzędniczej, nikomu do niczego niepotrzebnej. No, czyli prawdopodobnie no, porządkuje papiery na biurku Dudy, chociaż on też nie wygląda na kogoś, kto by czytał te papiery. Więc może raczej po prostu wyrzucaj do kosza codziennie. No, jest to przykre generalnie, co mówię, tym bardziej, że zauważ, Janku, nie brakuje dobrych wzorców. Bo to nie jest tak, że trzeba jakieś zagraniczne wzorce kopiować. Mieliśmy wspaniałą kobietę w roli prezydentowej,
która potrafiła się znaleźć w tej roli. Obojętnie, jakie mamy zdanie o prezydencie Kwaśniewskim, takie czy inne, czy siakie, to na pewno swoją rolę Jolanta Kwaśniewska potrafiła spełnić nie tylko, bo co to znaczy być dobrą żoną prezydenta, co to znaczy być prezydentową? To nie jest kwestia tylko poruszania ważnych problemów społecznych w danym kraju. To jest nasza wizytówka na zewnątrz, na cały świat. To jest element wręcz polskiej racji stanu. To jest element polskiej polityki. Kobieta, żona prezydenta jest elementem polityki zagranicznej, którą kształtuje kraj. To jest bardzo istotna funkcja. I Jolanta Kwaśniewska zarówno w kraju, jak i na zewnątrz potrafiła zaistnieć moim zdaniem perfekcyjnie. No owszem, oczywiście tam doszło do zbyt bliskich związków z jakimiś szmatławcami, brukowcami, przez co niepotrzebnie coś gadała o tym, jak trzeba jeść bezy. Były takie momenty zabawne, śmieszne po drodze, ale generalnie to była i jest kobieta z klasą. Zobacz, zwróć uwagę, Janku, ona już dawno nie jest żoną prezydenta, ale prezydentową do dzisiaj Jolanta Kwaśniewska pozostała. To jest dla mnie taki wzorzec, który ja zawsze miałem ogromny do niej sentyment, do jej męża niekoniecznie, natomiast do niej samej zawsze miałem podziw i sentyment, już pomijając to, że to piękna kobieta jest, tak na Ona przede marginesie. wszystkim Nie ona. można, nie można tego powiedzieć o żonie Lecha Kaczyńskiego, że była piękną kobietą, ale była dobrym człowiekiem. Ona nie potrafiła, zobacz, ona nie potrafiła ukryć ciepła wewnętrznego, nie potrafiła ukryć dobroci. Z jej emanowała dobroć dobrej kobiety. Natomiast Kornhauser, no to jest jakieś nieporozumienie po prostu totalne. To totalne nieporozumienie, tak jak totalnym nieporozumieniem jest ten, no ten w roli prezydenta. No to jest, to się w głowie nie mieści, po prostu się w głowie nie mieści. Ja tu mam, ja mam jak patrzę na tą całą historię, ty powiedziałeś, przywołałeś Jolantę Kwaśniewską, to gdyby nie Komisja Śledcza do spraw PKN Orlen, to były niemalże bardzo poważne przymiarki polityczne, o czym pewnie też wiesz, bo funkcjonowałeś. Żeby została prezydentem pani Tak, żeby Kwaśniewska. została prezydentem i miała ogromne szanse wygrać, bo Polakom dynastia Kwaśniewskich się spodobała. To jest bardzo ciekawe, bo Aleksander Kwaśniewski miewał naprawdę dosyć, no też, no, będzie też się zdarzyło wyglądać, jakby był nawalony jak stodoła po żniwach. O Kwaśniewskim to wiedzieliśmy, że był, bo to było tam i w Charkowie, i tam jeszcze w dwóch, trzech miejscach mu się zdarzyło. Natomiast Polacy mu to wybaczali, bo trzeba przyznać, że on trochę tak jak mi on przypomina, mi Aleksander Kwaśniewski przypominał takiego księdza, o którym dowcipy opowiadał mi kolega, bardzo dobrze żyjący z religii, ale też w swoim czasie ciężko wierzący, aczkolwiek bawił mnie tym, że potrafił każdy swój nauk dobrze teologicznie uzasadnić. Był tego, on opowiadał o dwóch księżach, którzy poszli razem na dziwki i napić się. No i następnego się umówili wcześniej, że się po całej balandze, po całej orgietce się wyspowiadają. No i najpierw jeden wysłuchał spowiedzi tego pierwszego, no i dał mu tam trzy zdrowaś Marię, pięć ojcze nasz i tam czegoś, coś tam jeszcze. No generalnie da radę obskoczyć w godzinę. No i się teraz role odwróciły i ten wysłuchał, no ponieważ razem byli mniej więcej tego samego, no i go zadaniował, że pielgrzymka do Częstochowy, pielgrzymka gdzieś tam jeszcze tam do Hiszpanii, leżenie krzyżem i tak dalej. Ten słucha i tak nie może uwierzyć. To ja tobie po prostu dałem taką lekką pokutę, a ty mi coś takiego? Ten słucha powiedział, słuchaj, ja nie mogę, słuchaj, jak spowiadam, to spowiadam.
I ja mam wrażenie, że trochę było tak z Aleksandrem Albo poczekaj, daj mi to Kwaśniewskim. Nie, skomentować. puenta tylko była taka, że Kwaśniewski po prostu jak pił, to pił, a kiedy był prezydentem, to był prezydentem. Natomiast Duda, niezależnie od tego, czy jest trzeźwy, czy Ale jest. poczekaj, wróćmy do wątku księdza, bo to troszkę nie pasuje ten wątek księdza do, widzisz, jak się patrzy na wspólne ich zdjęcia, czy wspólne występy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, gdzie występował prezydent Kwaśniewski razem z Jolantą Kwaśniewską, to widać było między nimi fantom relacji. Ta relacja była rzeczywista. Było widać błysk w oku, było widać, jak Kwaśniewski potrafi zabić z zazdrości. No, zresztą słusznie, bo piękną żonę ma. Natomiast na tą iskrę miłości było widać w ich oczach, ale nie tylko. Zwróć uwagę na zdjęcia, na wspólne występy Lecha Kaczyńskiego i Marii. Ten sam błysk w oku, ta sama relacja. Myślę, że celibatu natomiast w małżeństwie mógłby uczyć wszystkich nas Andrzej Duda, przepraszam, czy Dupa, czy myli mi się to nazwisko. To on żyje w celibacie małżeńskim raczej. I ich związek jest absolutnym fałszem. Ja wiem, że to ukrywają dla dobra kariery Dudy oczywiście, ale jest jasne, że już dawno są po rozwodzie. Myślę, że nie odkryjemy wielkiej Mentalnym, tajemnicy, mentalnym. jeśli powiemy, nie fizyczno-mentalnym, jeśli zdradzimy największą tajemnicę Dudów, że już są dawno po obiecanym rozwodzie, a formalnie mają dopełnić ceremonii w momencie, kiedy Duduś przestanie Ja biegać myślę, w różnych chyba miejscach. teraz pojechałeś, nawiązując do plotek, które rzeczywiście były bardzo mocne, bardzo. Nie, ja to widzę ze skrajnych osobowości. Oni się nienawidzą. Pani Kornhauser żyga już tym. Ten podnieca się ruchadłem leśnym, byle ruchadłem, byle nie patrzeć na panią Kornhauser. No to jest ewidentne, to jest widoczne na 150 tysięcy kilometrów. Tutaj nie trzeba się słuchać, nie trzeba słuchać plotek żadnych. To jest ewidentne, ale namawiam ich do tego, żeby zerwali z tym fałszem, bo Janku, ja uważam, że większość obserwatorów życia intymnego Dudy i Kornhauser to widzi. I dlatego warto panu prezydentowi i pani prezydentowej, chociaż trudno mi to przychodzi przez gardło, podpowiedzieć, żeby zerwali z tym fałszem, żeby po prostu pokazali, żeby mieli na tyle odwagi, żeby powiedzieli wprost, że nie mają ze sobą i nie chcą ze sobą mieć nic wspólnego. Ale Myślę, po pierwsze, słuchaj, że po pierwsze. takiej uczciwości by więcej zyskali, bo to jest ewidentne. Tam To jest jest, ewidentne. słuchaj, mieliśmy kwestie, te kwestie, o których mówisz, są kwestiami. Kiedyś spróbowała się dobrać do tego Gazeta Wyborcza, do tajemnic Andrzeja Dudy, do tego, że miał wcześniejszą córkę, która została adoptowana. No, w cudowny sposób, znaczy, słuchaj, to jest tak. No, nie, I że niektórzy nie, odzyskują, niektórzy odzyskują zdrowie, niektórzy wodę zamieniają w winę. No tutaj mieliśmy proces trochę inny. Zamiany córki w siostrę. No, jest to jakiś cud nie, genetyczny tam z jest całą pewnością. w każdym razie wyborcza została rozjechana wtedy za próbę wjazdu. Pytanie jest zawsze było pytaniem, które. To, o czym ty powiedziałeś, to była tak zwana tajemnica Poliszynela, że nikt nie przypuszczał, że w 2015 roku Andrzej Duda zostanie prezydentem. Ani Andrzej Duda, ani jego rodzina, ani Jarosław Kaczyński. Natomiast wtedy wśród specjalistów od public relations mowa była właśnie to, że pani Hauser Duda nie jest emocjonalnie zaangażowana w kampanię wyborczą roku 2015, a jedynie tylko i wyłącznie udziela wsparcia w projekcie, bo Andrzej Duda miał pięknie polec. I wtedy rzeczywiście chodziły plotki, o których ty mówisz, że gdzieś leżał pozew rozwodowy, no ale ten pozew, jeżeli był, to po prostu zniknął, wyparował i w mojej ocenie to, co o tym mówisz, to się nigdy nie ziści, dlatego że Andrzej Duda, on jeszcze liczy na to, żeby być jakąś osobą.
ja powiem, kimś, kto ma być emerytowanym autorytetem. Mnie najbardziej rozbawił pan Marcin Mastalerek, jego nowy. Najpierw myślałem, że to ma być wsparcie intelektualne Andrzeja Dudy. Teraz myślę, że został zatrudniony po to, żeby Duda mógł chodzić za intelektualistę na jego tle. I on wyskoczył z tekstem o tym, że Andrzej Duda ma dziedzictwo. No więc powiem szczerze, dziedzictwem Andrzeja Dudy to jest właśnie to, co ty wspominałeś. Ruchadło leśne, sreba chlado chleba, upokarzanie urzędu prezydenta nie tylko niepoważnym brykaniem w mediach społecznościowych, ale również takim przesadnym podejściem do własnej osoby, chociażby wsparciem, które udzielono które udzielono, które on udzielił publicznie procesowaniu Jakuba Żółczyka za dosyć ostry felieton w jego sprawie. Krótko mówiąc, ja mam wrażenie, że tutaj chciałem taki zusammen fassung, gdybyśmy mogli. Podsumowując, chciałem powiedzieć, że ten układ jest tak skonstruowany, że Andrzej Duda do tego związku wnosi posady i blicht, a pani sobie wnosi swoją prezencję. Nie, nie, no przesadziłeś z tą i z posadą przesadziłeś i z bitrem, ale zróbmy taki właśnie zusammen fassung. No, ja myślę, że ani Duda by nie stracił, ani Polska by na tym nic nie straciła, tylko byśmy zyskali, gdybyśmy dali po prostu pani Kornhauser Helce Gertrudzie wolność. Gdybyśmy otworzyli nie tylko przed policją Pałac Prezydencki, ale przed nią jakieś boczne wyjście, coś, a zamiast jej, żebyśmy umieścili figurę woskową pani Kornhauser, ewentualnie chochoła z siana, który by ją przypominał, myślę, że nikt nie zauważyłby tej zmiany. To znaczy ten chochoł i ta figura woskowa ma taki sam temperament, byłaby tak samo aktywna, tak samo milcząca. No, natomiast tak jak słusznie zarzuciłeś, znaczy zaproponowałeś milczenie dalsze ewentualnie pani Kornhauser, no bo czasem braki, znaczy nienachalność intelektualną lepiej rzeczywiście pozostawić w sferze domysłów, niż ją udowadniać. Więc rzeczywiście nieraz jest lepiej milczeć, bo wtedy nienachalność umysłowa pozostaje zawsze w domyśle. Ale ja mam podobne zalecenie do pana Dudy, pseudoprezydenta, mianowicie, żeby zachował milczenie, jeśli chodzi o język ciała, jeśli chodzi o mowę ciała. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, jego mimika twarzy wyprzedza jego wszelkie myśli. Szczególnie te głębsze. I to nadęcie w mimice twarzy, te zadęcia, nadęcia, przedęcia, no, mogą doprowadzić do permanentnej obstrukcji, panie Andrzeju. Może pan ciężko cierpieć potem. Znacznie bardziej wskazany jest relaks i nie napinanie mięśni twarzy w różnych stopniach nadęcia. Jemu się wydaje, że on swoją pozą jakby nadrabia braki intelektualne. No nie nadrabia, a uwidacznia je jeszcze mocniej. Jest, panie Andrzeju, jest dokładnie przeciwnie niż pan ma nadzieję. Bo pan ma nadzieję na kompensację, to się nazywa w psychologii. Że pana mimika twarzy a la Duce, czy polskie zadęcie, nadęcie, przedęcie, że to tak nadrabia pan te braki intelektualne. Nie, jest wręcz przeciwnie. Pan je uwydatnia, panie Duda. Pan wtedy po prostu wychodzą braki intelektualne na pierwszy plan i wszystkie grają skrzypce w pierwszym rzędzie. Już po prostu je widać jak kawa na ławie. Lepiej byłoby milczeć w zakresie języka ciała, a tego może się pan nauczyć od swojej już byłej, ale nierozwiedzionej jeszcze małżonki pani Kornhauser. No tutaj słowo małżonka nawet lepiej pasuje niż żona.
małżonka, małżowina, taka, to jest taka zabawna konstrukcja semantyczna w języku polskim, że mówimy małżonka. Jak chcemy nadać sztucznej powagi dla kobietonu, to moja małżonka. No, z Wiotką Marusią to nie ma nic wspólnego, raczej z kobietonem takim. Także proszę milczenia w zakresie temperamentu i języka ciała uczyć się nie tylko niemieckiego, ale i tego milczenia od własnej swojej nierozwiedzionej jeszcze formalnie żony. To na pewno przysporzy panu na koniec może trochę więcej punktów rzeczywiście. Znaczy, no tak, poza tym to, to ciśnie się do głowy takie PR-owe jedno słowo, które by było odpowiednikiem Zusammenfassung, czyli podsumowania. Jedna wielka tragedia po prostu, jeśli chodzi o i nieszczęście, jeśli chodzi o panią Kornhausen. To tak chciałem podsumować. No dobrze. Szanowni Państwo, surowa ocena. Piotr Tymochowicz po prostu uważa, że żona pana prezydenta milczy, dlatego że nie odczuwa, no właśnie czego nie odczuwa, nie odczuwa współczucia dla wszystkich ofiar prezydentury jego męża. Nie, bo to dwie możliwości są. Albo to jest zła kobieta, jakby powiedział Boguś Linda, pusta i zła po prostu, albo w ogóle to nie jest kobieta. Bo kobiety to była Jolanta Kwaśniewska, to była Maria Kaczyńska, to były kobiety. No ale nie pani Kornhauser. Pani Kornhauser, mam wrażenie, jeszcze raz bawi się blichtrem. Tam jednak dobrze karmił w tym. Masz ochroniarzy, jeździsz samochodem, otwierają ci drzwi, śpisz w dobrych hotelach. Ja to w ten sposób widzę. To jest jakiś jednak blichtr władzy w tym mamy. Szanowni Państwo, Piotr Tymochowicz o Agacie Kornhauser-Duda. A my, drodzy Państwo, ja jeszcze zanim poproszę Piotra, żeby siebie opowiedział o tym, co tam słychać w jego szkole, to ja polecę tym razem ten materiał. Historia, ekspert, sekret mądrości Żydów. Drodzy Państwo, w czytanych książkach jest ten sekret, a on polega na tym, że od ponad 2000 lat na skutek nakazów religijnych młodzi mężczyźni z religii żydowskiej musieli się uczyć czytać, pisać, liczyć. Było to kompletnie nieracjonalne, no bo po co rolnikom takie umiejętności? Natomiast religia kazała, co o mały włos nie doprowadziło do zagłady judaizmu, kiedy pojawiła się tańsza wersja judaizmu pod nazwą chrześcijaństwo, które nie wymagało czytania. Wtedy bardzo wielu Żydów poszło w chrześcijaństwo właśnie z powodu tego, że była to tańsza wersja, taki substytut religii. Nie trzeba było się czytać, uczyć, a to wtedy było strasznie drogie. Wyobraźcie sobie, że na Bliskim Wschodzie wtedy było po prostu bardzo dużo wykształconych rolników, nie wiadomo po co. No bo po co tego typu umiejętności do pchania pługa. I dopiero pod około 8-9 wieku te umiejętności przydały się, kiedy imperia muzułmańskie zaczęły się tworzyć. Wówczas okazało się, że jest plemię, naród urzędników, de facto wprost przygotowanych do tego, żeby być po prostu kadrami nowego imperium muzułmańskiego. Bardzo ciekawa historia, polecam. Oprócz tego też polecam tutaj drugi materiał, mój materiał o tym, jak Polacy w czasie wojny walczyli z mafią. Szanowni Państwo, czy nie z mafią, jak mafia walczyła w imieniu Polaków z okupacją hitlerowską i stalinowską. O, dokładniej tak. Mafią Hitlera. Drodzy Państwo, jedna z ciekawszych zapomnianych historii, zakazanych historii. Polacy nie chcieli się przyznawać do tego, że pierwszymi egzekutorami wyroków śmierci byli właśnie przestępcy, którzy nie mieli z tym problemu, bo ci normalni AK-owcy, jakim tam, jeszcze nawet w formie ZWZ, jeszcze te pierwsze tajne organizacje, to była młodzież, która nie radziła sobie z zabijaniem zdrajców, szczególnie kiedy klękali i prosili o litość, zapewniając, że mając żonę, dzieci na utrzymaniu, tym podobne historie. Historia ekspert w dobrych kioskach, w dobrych empikach. A teraz powiedz, co tam, powiedz mi, o, co się nowego dzieje w
tym, co ty uczysz. Dobrego czy nowego? Nie, no bo w sensie chyba postrzeganie ludzi, postrzeganie świata się zmienia, szczególnie w Właśnie. No kontekście. ale wiesz co, w nawiązaniu do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, no to skanik osobowości jest pewną podstawą. Podstawą, żeby nie popełniać tych błędów, żeby nagle się nie okazało, że poślubiłeś kobietą typu Kornhauser, czy poślubiłeś w roli kobiety jakiegoś faceta dorosłego w krótkich majtkach, który sra te majtki jeszcze jak niemowlę, jak Andrzej Duda. No właśnie skanik osobowości zapobiega popełnianiu takich błędów. To są poważne życiowe błędy, bo ani jedno, ani drugie do żadnego małżeństwa się nie nadaje. I warto to wiedzieć przed ślubem, a nie po ślubie. Natomiast jeśli chodzi o nowe rzeczy, o dobre rzeczy, nowe związane z nowoczesnym światem, to przygotowujemy w ramach szkoleń ludzi do 12 rewolucji, które moim zdaniem, naszym zdaniem nastąpią w najbliższym czasie. Mianowicie jedna, i tutaj staramy się otwierać ludziom oczy. Jedną ze społecznych, obyczajowych rewolucji będzie uznanie, że każda forma religii przyjmowana poniżej 16 roku życia to jest child abuse. To jest przemoc na dzieciach. Przemoc, która powinna być karalna po prostu. I to teraz sobie tego nie potrafimy wyobrazić, natomiast w przyszłości to będzie oczywiste. To będzie oczywistością. No, poza tym czeka nas rewolucja w postrzeganiu zwierząt. Dość tego poniżania zwierząt. Dość tego, że nie uznajemy ciągle, wiele osób nie uznaje, że nie tylko zwierzęta nie mają świadomości, ale że nie mają emocji. Myślę, że XXI wiek to będzie wiek przebudzenia, jeśli chodzi o naszych braci i siostry, no starsze, wypadałoby powiedzieć, czyli zwierzęta wyżej zorganizowane. I na to wszystko w naszych szkoleniach przygotowujemy ludzi. Na rewolucję taką, że ludzie, no ale ja myślę, że ta rewolucja nigdy nie wyjdzie poza pewien radykalny krąg ludzi. Powiem ci, jak cię. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że będzie promieniować na wszystkie kontynenty tego świata. Panie Nie wiem, państwo, czy Ziobro się znalazł, zradykalizowany. czy Zbyszek z Ziobro się znalazł, czy jeszcze nie? No teraz słyszałem od poważnego polityka Koalicji Obywatelskiej, że będą mu robili biegłego. Czyli że wiadomo, gdzie jest, że biegły będzie oceniał, czy może zeznawać przed komisjami śledczymi. Bo coś nie wierzą w tą jego chorobę, że ona jest na tyle poważna, że ona zbyt. Jest już duży przedsiębiorca pochodzenia polskiego w Wielkiej Brytanii, który wystawił już wczoraj, a ja zresztą nieudolnie go kopiując także, ale on wystawił prywatne listy gończe, gdzie Ale chyba, oferuje dużo. Zbigniew Ziobro jest w Polsce, więc te jego prywatne listy gończe to dopiero. Ja słyszałem te plotki, że on się gdzieś ukrywa. Nie, ja słyszałem, że on po prostu normalnie funkcjonuje, tylko że on twierdzi, że jego stan zdrowia ma nie pozwalać go wzywać. I wiem, że jest pomysł, to naprawdę od poważnego Znaczy polityka. jest powód do zatrzymania obywatelskiego. Myślę, że należy wezwać obywateli i obywatelki do zatrzymania obywatelskiego Ziobry. Nie po to, żeby go wsadzić gdzieś do więzienia czy torturować. Nie. Po to, żeby go postawić przed oblicze neutralnych, obiektywnych lekarzy. Żebyśmy poznali prawdę No na to temat właśnie, rzekomo. to właśnie, to właśnie chyba będzie miało miejsce, drodzy Państwo, bo będą sprawdzać, czy może się pojawić jako świadek na komisjach śledczych. Jedno chciałbym zauważyć na koniec, że to nie powinna być nigdy sytuacja usprawiedliwiająca, dlatego że chory zbrodniarz dalej pozostaje zbrodniarzem. Ważne, żebyśmy o tym pamiętali, No, powiem panu. nawet jeśli jest chory. Szanowni Państwo, bardzo ostry w formie i radykalny Piotr Tymochowicz. Do zobaczenia Państwu.